No, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widać dzisiaj Farming Simulator 22 i oczywiście M-Creek. Bo jakby inaczej. Trzeba szybko snapika zrobić. O, i teraz jak nawrócę, to będę go upublicznił. Zaraz sobie zrobię obraz dookoła pola. Na spokojnie, ale to za chwilę. Nogi za. Wiem, że dzisiaj sam powiesz, ale drugi też się przyda. Bo czemu by nie? Zawsze lepiej dwa snapy wysłać niż jeden. Wtedy ma się pewne, że na pewno jest dzień zaliczony. Myślałem. Nad. Dobra. Elegante. Fajnie to się sieje. Ja w końcu zmieniłem te siewniki, czy nie? Bo ja już nie pamiętam. Tak, zmieniłem. Po prostu rząd jest coś tutaj nie domaga. Albo pod górkę było do tego. Właśnie to mnie wnerwia w tym żądirze. Że ma taką skrzynię biegów. Znaczy to przez to, że ja gram na manualu i ja muszę sobie przerzucać 50 tysięcy biegów. Zanim on cofnie do tyłu, no ale trudno, nie? A już nie jest wina Jundira, tylko tu ustawienia gry. No, na prostym automacie nie wiem. Dobra, zobaczę. O kurwa, znaczy. No. Czekaj, bo mu chyba bieg muszę zrzucić. Jak 28, to 18, 18 bym musiał jechać. Wtedy będzie miał trochę lepsze obroty, to może szybciej pójdzie. Może to jest jakieś rozwiązanie problemu. Ale ładnie tam zaciągnąłem narożnik. No i dobra, i co ja wam powiem w dzisiejszym odcinku? Że to jest chyba pierwszy. Tak, to jest chyba nawet pierwszy odcinek, który nagrywam w 2022 roku. W 2024, przepraszam, czemu 22? A, nie wiem, bo myślałem o Farmingu 22, a nie o roku. To jest pierwszy film, który nagrywam w 2024, bo nic nie nagrywałem, naprawdę. A jest już piątek, 5 stycznia. Ogólnie ten film miał być na wczoraj, czyli na czwartek. No ale jakoś tak wyszło, że nie wyszło. Że nie udało się, albo może tak bardziej w sumie. No, ogólnie siejemy soję, bo tego nie powiedziałem, ale to nawet widać. Oj. Ja kiedyś będę musiał tą skrzynkę wycaplować, nie? Bo. Znaczy, akurat teraz to moja wina. Ale dobra, jedziemy dalej. Fajnie by było dwa kółka zrobić, nie? Dookoła pola, bo wtedy by się dużo łatwiej nawracało siewnikiem. I zaraz chyba sobie ogarnę jakieś wały. Znaczy, ciągnik z wałami jest, tylko sobie ogarnę, żeby już sobie. Wałowali, nie? Tutaj ładnie. Ty, żeby za dużo sąsiadowi nie mówić. Tego jęczmienia jego. Ogólnie kwiecień 12 rok jest. 2 miliony na koncie, ale to spokojnie, to zniknie. To w niedalekiej przyszłości znikną te 2 miliony. Nie wiem, czy jak już te pole 35 kupiłem, czy nie. Nie jeszcze. O dobrze, tam nie ma, to przynajmniej mogę sobie zrobić to od razu. Znaczy, no to wiadomo, po odcinku, tak, ale mogę sobie to zrobić od razu. Tutaj ten teren jest taki, bo tam będzie moja gospodarka tutaj w tym miejscu, więc tak musi być. Rzepak zasiany. Generalnie za 2 miliony to jeszcze mógłbym to kupić, nie?
To i to. A bo ja mam ten mod wywalony, dobra. To nawet dobrze. Nawet dobrze ten mod mam wywalony na obniżkę cen. Bo stwierdziłem, że to nie ma sensu na tym modzie grać. Na Baleronie może jeszcze, chociaż tam też się zastanawiam, czy już go nie wywalić. Ponieważ iż gdyż. Tam jest taki mały problem. Bo pola teraz, co chcę kupić, to są po milion każde. No nasze. A może my o 21? Tarirarara. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy z drugim kółkiem, no i już będę powoli puszczał te wały, no bo wiadomo, ja to będę sobie raz, dwa zasieję ten soję, ale chodzi o to, żeby już się wałowało powoli. Bo ja chcę też to do końca odcinka zwałować. Taki jest mój. O, patrz, nawet GPS pasuje. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, tyle starczy. Oczywiście 6R z wałami, no bo jakby inaczej. Ale bym przyrąbał. Luśkowo? Gdzie to jest? Nie wiem. Nie znam. Tu sobie puszczę taki mini poprzecznik. Ten ciągnik, no widzicie, to jest John Deere. Ten już nie ma tej skrzyni tamtej, co tamten John Deere jest dużo lepiej siedzi. Bo klikasz się S i się jedzie do tyłu. Dobra, ty sobie tu wały kolego. To nie było zamierzone zatrzymanie ciebie. No i dobra, a jak to wygląda sprawa na Discordzie? 8 minut odcinka jest, no to dobrze, dobrze. Na Discordzie nikogo nie ma, więc okej. No i to będzie na dwa przejazdy to gówno tutaj do zasiania. No, zrobię dwa przejazdy i wtedy tam przejadę koło wałów. No i dobra, i tak ma być. Co jest? Czemu tyle FPS-ów? Co się stało? Przecież dużo miejsca mam na dysku. Nie. Coś się pierdzieli ostatnio. Magnum jeszcze 5 minut i będzie miał zasiane. O właśnie, bo tego nie powiedziałem, że tam Magnum sobie z Case'em działają. Znaczy z Case'em, z McCormickiem. McCormick oczywiście z wałami, no. A Casey ksiewnikiem, nie? Bo o tym nie powiedziałem, że oni tam w ogóle sieją, tam jedno pole dalej, o tam nawet widać, że tekstury znikają. Więc tak to wygląda, nie? No sobie sieje tutaj. Ja sobie wtedy puszczam tutaj John Deere'a na drugie pole. Na drugie pole puszczam John Deere'a, a ja będę sobie wałował. Bo taki jest plan. Bo chciałem sobie zrobić fajne siewy i wały. I wałowanie. Bo wałowania dawno nie robiłem, a też spoko robota. Jeszcze teraz, jak sobie skręciłem te wały na 22 na godzinę, to w przyszłości będą nowe wały, większe. Jak będą większe wały, to też dużo lepiej się będzie wałować.
Niestety, ale muszę takie dziwne kółko zrobić. Bo troszeczkę za szybko włączyłem GPS-a wtedy i bym nie wyrobił, bo skoczył mi ten poprzedni przejazd. Bieg 18 i ogień. Mimo to tamto. Nie, no tak to ja bym mógł cały dzień sobie grać, nie? Tak jak teraz na tej perspektywie. No, po odcinku wieczorem live. No, a wieczorem tutaj będę chyba sobie ogarnął. Więc tak to będzie wyglądać. Muszę sobie jedną oborę pobrać, no bo wiadomo, tam będą krowy na 35, bo to już nawet chyba kiedyś mówiłem. Ale te krowy dopiero będą użytkowe prawdopodobnie, jak tutaj wszystkie znikną. Dlatego chcę tą całą kiszonkę się pozbyć. Nie, ogólnie zrobić tyle żarcia, żeby się pozbyć tego wszystkiego. Tutaj na tej gospodarce i tyle. No i John Deere'a chyba wyślę na... tutaj na górę. Na 12 będzie sobie siało do końca odcinka. A sobie do końca odcinka tu wydawało, więc... Król do mnie pisał? Chodził. Ja tam wiem. Na co, nie da się? Nie wiem. Tararara. Nie, no ile to jeszcze przejazdów zostało, tak naprawdę? Cztery chyba. Ano ma. Wiem, że ma. I beh, con niente. No jeszcze raz. Na dwa razy to powinien zagarnąć, jak mi się wydaje. Tutaj z wami wiadomo trochę gorzej. Magnum, Magnum, Magnum. Mówi. Co chciałbyś? Odcinek nagrywam. Ale na kanał mogę przyjść jak chcesz. Tararara.
Dzisiaj piątek, już jest minus 5 u mnie. No, w poniedziałek i we wtorek mam wolne, więc no, nadrobię sobie te odcinki po prostu, ponagrywam i tyle, tak? A dzisiaj jest piątek, więc sobie to wykorzystam i zrobię sobie live'a, o! On już był, ale dobra. Lajta Bożego sobie zrobimy na żywo. Dobra, Magnum skończył, więc kolejne pole niech sieje. Czyli to. Po prostu się tepnąłem, żeby zaoszczędzić sobie czasu po odcinku, tak? Poza tym nieraz widzieliście, jak się teleportuje, więc... Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no wiadomo, jeszcze po odcinku będzie można sobie... Teraz tak sobie myślę, gdzie jeszcze mam do siania. To jest zasiane, tutaj nigdzie full nie ma. A to jest zasiane jeszcze, okej. Okay. Rodzaj roślin. Czyli to i to jest tylko dosianie, okej. Okay. Tutaj z lewej strony nic nie ma żadnych pól, więc... Więc wszystko już wiem. Czyściutko. Dobra, do tego czasu, zanim tam makowiek skończy, to ja powinienem ten jeden przejazd zrobić. I mieć skończone siewy. No i elegancko, bez omijaka i to świerceń. Ta, 17 minut, no 18 minut siewu i potem tam z 10-15 minut wałowania, więcej nie. Bo nie wiem, ile tu w sumie mogę wałować. Troszeczkę będę to wałował, no ale już pół pola jest wałowane, nie? To wiadomo, że ja tu mam trochę więcej, bo mam 15 metrów i jadę 28 na godzinę, więc... Jadę takie o te 6 km szybciej. 6 km szybciej, no to już trochę robi już różnicę. Dobra, póki on tam sobie jeszcze wałuje. To ja sobie tutaj jeszcze szybko to zasieję, tą 19. No i teraz właśnie wiem, co miałem kupić. 18 pole. Dokupię sobie. No i potem będę na live'ach tutaj tworzył jakieś tutaj te pola, tak? Powoli. A to jeszcze czas. Teraz najważniejsze jest, aby co? Aby zrobić krowy. No i po krowach. No i po krowach wtedy już ładować w pola, nie? I na pewno tego małego case'a zmienić kombajn, sprzedać. Na jeszcze nie wiem jakie, ale... Ale chyba się domyślam, jaki. Tylko trochę bardziej realistyczny. Szczerze, Lizard Colossus Pack będzie dobry. Do tej sprawy. No tu po prostu jest duży Rexen na... Jest przerobiony. Troszeczkę mu tam pojemne są większe, tylko i tyle. Bo header tak 13 metrów, więc... To troszeczkę mu tam przerobię zbiornik, żeby troszeczkę większy i tyle. Bo tam są konfiguracje, ale troszeczkę większe wezmę konfiguracje najwyżej i tyle, tak? 1 700 000, a miałem 2 miliony na początku odcinka, więc widzicie, 300 tysięcy wydałem na dwa pola. Więc interes życia.
Dobra, zanim tam zasieje ten magnum, to tam nie spieszy mi się z wałami. Ważniejsze jest to, żebym ja tutaj puścił już 7. Czyli 19 też miałem zaplanować, ale to niech będzie połączony po żniwach. To z tego pola nic nigdy nie ma za dużo, więc tutaj 65 tysięcy. Tu będzie trochę zabawy z tym terenem, nie? Żeby to wszystko ładnie zrobić, ale ten live go mi będę ogarniał. Bo w tym roku trzeba M-Klika zakończyć. Nie ma innej opcji. W Leningradzie już jestem w połowie wykupiony. To jest trochę. To jest najgorzej właśnie. Choć Balaron myślę, że do końca stycznia powinien zdążyć nagrać. Takim się przynajmniej wydaje, bo tam już dużo nie ma do roboty, a strasznie dużo ogarniania save'a w sumie tam jest najczęściej. Więc chyba będę sobie powoli robił jakieś nie tyle co live'a, a timelapse'y. Jeśli nie ma na timelapse'ie coś w tym stylu, to będzie fajna rzecz. A się no nie tylko żniwa, nie? Ale no ten oszalał tutaj widzę. Chłopak oszalał i się zgubił. Tutaj nie mam surfowa włączonego. Zapomniałem sobie przed. Jeszcze zapomniałem, no bo ja w sumie jak już jechałem w tym ciągu, to mogę od razu tak kliknąć, ale nie chciałem się. No i 22 na godzinę z wałami to można latać. Tu pola zwałował tą krótszą część, więc nie została ta dłuższa. Ale to się da. To wszystko da. Ja wam mówię, to się wszystko da. Dobra, nie tak na razie jedzie. Dobra, ten tu tutaj cofa. A ja muszę tutaj sobie dalbo ogarnąć. Nie no, ma kormika oczywiście. Zwała mi dalbo. No jeszcze grę odpaliłem przez przypadek, a ja nie chciałem gry odpalać w tym momencie. Brak kursu. W tym samym miejscu nawet się zakończą kursy, więc byliśmy na górę. 17 minut, a Case będzie jechał 10 minut, więc okej. Okay. Jandy też nie będzie 10 minut będzie jechał, więc. No dobra, wczytaj się szybciej. Aha, bo on tu ma gładko kursy zrobione, okej. Okay. Pomocnik A, pomocnik A. No i dobra, poprzecznik zwałowany. Właśnie o to mi chodziło, że poprzecznik chcę zrobić. No dobra, niech już jedzie na tą zakładkę, chociaż dało się go troszeczkę lepiej ustawić, ale. Tu jest tak. Tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. A tu jest tak. No i dobra. No i dobra. Nie wiem, czy będę całe polewał, ale trochę powoły, nie? To jest 5 minut. No, tak sobie myślałem, że tutaj pewnie jeszcze jest niedowałowane. 5 minut sobie powałuję i będę kończył. No tutaj na razie jeszcze się nie nudzą te odcinki, no bo tutaj wiadomo, jakieś zupa były sprzedać w poprzednim odcinku, więc to tam jakoś to leciało, nie? Ale później może być problem taki z Balaronem. Że będą się po prostu te czynności powtarzały, czyli tylko jest siewy i żniwa, siewy i żniwa. Dobra, ja wiem co ja miałem na 72 robić, już mi się przypomniało.
Właśnie, mi się przypomniało, co ja miałem robić. Teraz mi się przypomniało dopiero. Ja chciałem, co mówię, jeszcze kurde na pole zasiane zostało, ale nie, no, na tym odcinku już będę praktycznie wszystko zasiane. Tylko będę musiał zwałować te pola u góry. Dwa i tyle. Już wiem, co tam miało być. Tam miało być przecież marchew. Miało być rodzinnie zrobione i zasadzone. No właśnie. A to może w kwietniu? Nie, to dopiero na czerwcu będzie siane. Tam maj, czerwiec, lipiec mi się wydaje, że to można chyba siać. Z tego, co sobie dobrze pamiętam. A co to jest? O, mówię książę. Legendira. 5 mil mąka wyłącz. Mąki 90 ton jest do dystrybucji jeszcze. A chleba mam tyle już narobione, że daj to spokój. Pieniążki no oczywiście, tak. No taki bochenek chleba, no to tam 5,5 tysiąca chyba kosztuje. Znaczy bochenek, paleta, przepraszam. No więc tam dobry interes tego chleba idzie zrobić. A zboże i tak mam zawsze tyle nasiane, że... Znaczy w tym sezonie akurat nie miałem nic, ale... Ale prawdopodobnie jak starczy mi kasy, to kupię sobie jeszcze tutaj pole 39 z jęczmieniem, więc sobie go od razu zgolę. Może jak starczy kasy, to jeszcze 30 się ogarnie. Też by było trochę pszenicy zawsze na mąkę. I troszeczkę dłużej już piekarnia działała. No, mogę w sumie artystę wałować, ten tam jeden ciulek, to się mówi. Czy ja będę o tej, co tamty wałowa strony, to i tak nic nie zmieni, tak, bo i tak muszę całe pole zwałować i tak, nie? No i elegancko to idzie, nie? 6 R zwałem i to jest to. No i dobra. Jedziemy. Nie śpimy. Tutaj sobie zrobię ten poprzecznik jednak. Tak jakoś bezpiecznie się będę czuł. Że będę mógł sobie szybciej nawrócić. Tutaj zrobię tak na pół poprzeczniaka. No i grzejemy dalej. Mnie teraz tu w lewo zagarnę to i będzie tutaj ładnie zwałowane, nie? No i do końca odcinka mówiłem, będę wałował, bo jest która? 28 minut, no to akurat. No to dłużej niż 5 minut nie powinno zająć, więc akurat prawdopodobnie Kate skończy siać. Więc wszystko gra i but. Dobra, wały pojechały naokoło. Czersk. Tararara, rara, papa. Dobra. 9.52. W sumie przewinę do tej 10, żeby zobaczyć, ile będzie, ile zarobię. No, 2000 zarobiłem do przodu. Więc zawsze to coś, nie? Osiemdziesiąt 9000 jeszcze dystrybucji. A, bo mąka się... Dobra. Już wiem, czemu mąka się włączyła. Bo tutaj jest pełno, już dlatego tutaj już się nie da.
Piekarnia jest po prostu full. Więc na grudzień będzie dużo roboty z tą sprzedażą tego chleba, bo tam trochę tego chleba leży już. Młyn zbożowy, młyn zbożowy. Tutaj się jest etonobornika. Jeszcze jest do rozrzucenia, więc jeszcze będzie co robić. Po żniwach będzie co robić, bo tam akurat pod rzepak to. Znaczy pod rzepak. Po rzepaku, bo. No nie, no i wiedziałem, że się rypną, żeby nie powiedzieć brzydko. Szybciej będzie z wałami cofnąć. Dobra, jadź. Już mogę puścić? No już nie powinien cofać. Więc dobra. No akurat w tym czasie co ja to będę... No ja to mi akurat chodziło, żeby on dojechał do końca w tym czasie, co ja będę tam ich naprawiał. Kurde, tak powiem, że na styk zaczęły te wały wałować. Na styk się opuściły. No i widzę, że tak samo skończymy, jak zaczynałem od tamtej strony. Jak zaczynałem siewnikiem, kończy, jak kończyłem siewnikiem, to tak samo, nie? No i dobra, nie? Mówię, zrobię te dwa przejazdy i będę kończył ten odcinek. No bo co ja tu będę więcej gadał? Tutaj mi zostanie po odcinku tylko dowałować te dwa pola, tylko dowałować i tak naprawdę to wszystko. Już jestem przygotowany na kolejny odcinek, tak naprawdę. A jak, dobra, kalendarz ciałów chciałem, bo nie zastanawiam się, co ja chciałem. Ma. Aha. A marchew już może dzisiaj zasiać i w sierpniu już by można było ją zbierać. To może jednak nie będę przeskakiwał do kolejnego miesiąca. No a w tym samym czasie jakbym w sierpniu... Właśnie, ty... A nie, dobra. Rzepaku po rzepaku nie będę się, więc dobra. Nie, to odpada. Myślę, że w tym czasie co będę zbierał marchew, no to już bym mógł sobie siać coś, nie? Dobra, 15 godzin jest nabity na dżendirku. No, poważnie, myślę, że od maja można marchew siać. I 3 miesiące, a jednak marchew może 4 miesiące. To pasternak się sieje 3 miesiące i buraki też 3 miesiące. No i dobra, nie? Ja wam powiem tak. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa.